Chciałbym wrócić do tego zaklętego słowa kontrola, ponieważ widzę, że pan redaktor bardzo się na nie uparł, a ja proponowałbym jednak pomyśleć nad czymś takim pójść tropem, który zasygnalizował pan Lawina. Otóż mamy posła, mamy senatora, czy mamy jakąkolwiek inną osobę publiczną wybraną w demokratycznych wyborach? Zaczynając od szczebla rady gminy. Otóż prości ludzie, zwykli ludzie adresują do takiego człowieka pewne postulaty, prośby, skargi. I oczywiście im wyżej, to uważają, że tym lepiej można sprawę załatwić. W związku z tym te sprawy, których się nie załatwi na poziomie rady gminy, których się nie załatwi u wojewody, to chcemy załatwić u mojego senatora bądź mojego posła. Słusznie. Senator i poseł zajmują się tworzeniem prawa, ale również byli wybrani przez zwykłych ludzi i będą ponownie wybrani wtedy, kiedy ci zwykli ludzie będą wiedzieli, że ci wybrańcy troszczą się o ich dobro. Wobec tego rzeczywiście pytanie, czy każdy poseł, senator każdej ziemi musi mieć swoje biuro, w którym będzie miał specjalistów, którzy ruszą te sprawy? Wiemy, że to nie jest możliwe. Wobec tego powinno być ciało, które w imieniu rzeczywiście wszystkich posłów i wszystkich senatorów te sprawy ludzkie załatwia. Jeżeli przyjmiemy taką ludzką perspektywę tego biura interwencji, zamiast tej kontroli, moczara, szafy, zwłok, tajemnic, magdalenki, cholera wie czego jeszcze, więc jeżeli z tej perspektywy spojrzymy, to zobaczymy, że panowie senatorowie, decydując się zlikwidować to biuro, sami sobie szkodzą. I to jest taki paradoks, ale z drugiej strony nieparadoksalna sprawa, ponieważ większość lewicy w Senacie ma duże tradycje w pomijaniu rzeczywistości. Pamiętamy, jak to było za PRL-u. No była ta wiejska, do której w ogóle podejść nie można było, a w ogóle dojść tam to niemożliwe. I ci, którzy tam siedzieli, no dostawali instrukcje załatwiać sprawy tak politycznie, jak pan mówił. Rzeczywiście parlament załatwiał sprawy tylko polityczne, żadnych ludzkich. I wracamy do tej dobrej, starej tradycji. No, to dla mnie jest sprawa oczywista, że państwo prowadzili analizy. No, tylu ludzi utytułowanych. Kiedy zapytałem o konkretne sprawy, okazało się, że dużo dokładnie statystyka nie jest znana. A ja mam jeszcze jedno pytanie. Mianowicie, czy pani nie wiedziała, że jak czerwoni dojdą do władzy, to będą się starali no, zrobić coś, jakiegoś psikusa, na przykład rozwiązać pani biuro? Pani przegrała sprawę politycznie. Obawiam się, że pani nie zrobiła nic. Żeby chronić swoje biuro. A co to ja chciałbym od pani wiedzieć? Właśnie, nie, bo ja przyznam się, że to ja nie bardzo wiem, co ja bym miała takiego zrobić. Dlaczego? Wie pan, ja jestem jednak mimo wszystko, znaczy byłam, bo w tej chwili, znaczy jeszcze jestem, bo jeszcze nie skończył mi się okres wypowiedzenia, ale po prostu tylko urzędnikiem parlamentarnym i z tego punktu widzenia ja do wykonania nic nie miałam, no mogłam ewentualnie tutaj to, nie wiem, spalić się, no nie wiem, tutaj no, nic nie do wykonania. Pani Zofio, a teraz konkretnie. W rozmowach prywatnych zdarza się i pani mężowi powiedzieć o tym lub owym, jest uczciwy lub nie jest uczciwy. Rozmawiając ze mną prywatnie, powiedziała mi pani, ten to złodziej przepisał na siebie samochód. Tamten to niezbyt uczciwy pozyskał mieszkanie. O tym też wiem, że nie jest zbyt uczciwy, przekazała mu jakieś pieniądze, nie dojechały nigdy do źródła. Czy byłaby pani skłonna wymienić te nazwiska? Czy możemy się obawiać, że jednak Biała Księga Romaszewskich jest i że może zostać ujawniona? Nie ma czegoś takiego, wie pan. Moja wiedza na temat tego, kto co ukradł i ile, jest wiedzą prokuratora jakiegokolwiek, no zupełnie minimalna. Myślę, że nie przekracza normalnej wiedzy. Może trochę przekracza normalną wiedzę zwykłego obywatela, który nawet, nie wiem, czy ten zwykły obywatel wie, co kto ukradł, ale sądzi, że wie w każdym razie. Dlatego, że to tutaj też są niesłychane mity. Natomiast myślę, że tutaj to znowu jest coś, co nie było jak gdyby naszym miejscem naszego w ogóle zainteresowania. Znaczy to w ogóle zadziwiające, że oglądanie tej rzeczywistości, że jak gdyby analizowanie jej,
obiektywizowanie taką panikę wzbudzało, że każdy się od razu denerwował, co kto ukradł, no, co się dzieje i w ogóle co tutaj się zaraz się coś się wykryje. Jednak ludzi to dotyczy. Proszę mi powiedzieć, czy istnieje coś takiego jak mafia władzy? Ja dostaję czasem listy tutaj i takim tekstem do mnie mówią. Jest jedna mafia władzy, wszystko jedno, czy to jest Solidarność, czy to jest była komuna. Czy może pani powiedzieć, jak ocenia pani uczciwość en gros w całości tych wszystkich ludzi, którzy stali się mandatariuszami społecznego zaufania? Proszę pana, oni są, wie pan, jeżeli się wybiera na mandatariuszy społecznego zaufania ludzi, przeciwko którym jest prowadzone śledztwo, no to cóż ja mam sądzić? To ludność sądzi. Ludność uważa, że to można takich ludzi wybierać i już, no i koniec. I ja bym sądziła, że to może jest niedobrze, ale to jest w ogóle nieszczęście naszego kraju, w moim przekonaniu, że w ogóle zostały zupełnie jakieś, wszystko zostało pomieszane w ogóle. A zatem, czy uczciwość jest, no, czy uczciwość to jest rzecz, którą ja mam załatwiać wyłącznie w kontaktach z moim księdzem? Tylko on będzie wiedział, jak ja naprawdę się czuję, czy też mam się ze swojej uczciwości tłumaczyć? Zapytam panią tak, jeżeli twierdzi pani, że jest pani osobą uczciwą, myślę, że tak pani twierdzi. Czy jest pani skłonna tego dowieść, czy uważa pani, że nie należy dowodzić swojej uczciwości? Nie, zupełnie, wie pan, uważam, że należy dowodzić swojej uczciwości, uważam, że należy w ogóle się rozliczać ze swojego życia, uważam, że w ogóle uczciwość po prostu w życiu społecznym, publicznym powinna funkcjonować, powinna być sprawdzana i tak dalej. To wszystko zanikło, są zdecydowanie ludzie funkcjonujący publicznie, nie mają na to ochoty, no po prostu. Ja sądzę, że pana pytania są trafne i należy je doprecyzować. Otóż rzeczywiście w Polsce się stało coś bardzo niedobrego. Mianowicie mamy sytuację, w której społeczeństwo w wolnych, demokratycznych wyborach potrafi wybrać na radnego na przykład człowieka, który za złodziejstwo siedzi w więzieniu. I po jego wyborze naczelnik więzienia mówi, nie, z więzienia zwolnij na posiedzenia rady, nie dostanie. Mamy sytuację, w której mamy szereg parlamentariuszy wybranych w sytuacji, kiedy były bardzo zaawansowane postępowania prokuratorskie przeciwko nim. W tej chwili usłyszeliśmy o ministrze, którego nagle dowiedziała się policja o tym, poszukiwany listem gończym, nagle dzięki wyjazdowi zagranicznemu policja dowiedziała się, gdzie on się schował. Mamy sytuację, tak, no wiceminister, mamy sytuację bardzo rzeczywiście niedobrą, w której w opinii społecznej fakt, że na człowieku ciążą podejrzenia o nieuczciwość osobistą bądź publiczną, nie dyskredytują tego osoby jako tej osoby jako uzasadnione. Nie dyskredytują tej osoby jako osoby publicznego zaufania. Ja myślę, że tutaj jest, to znaczy moja diagnoza w tej sprawie jest następująca. Jak ktoś mi kiedyś zadał pytanie, jak sądzić, czy jest duża korupcja w Polsce, no to odpowiedziałem krócej, że gdyby był problem korupcji, to ja byłbym zadowolony. Bo korupcja dla mnie jest oznaką, że ludzie identyfikują się z instytucją, ze swoim środowiskiem, ze swoim celem działania, swoją instytucją, partią i po to, żeby przestali się identyfikować, trzeba ich przekupić. Natomiast mnie się wydaje, że generalnym problemem w Polsce to jest identyfikowanie się z państwem, z instytucją, partią, z robotą, z zadaniem, jakie na siebie przyjęliśmy. I ten że nie ma tej identyfikacji. Nie ma tej identyfikacji. Totalny brak identyfikacji. I stąd mnie się wydaje, głosowanie na osobę, która się jest nierzetelna, jest, jakby powiedzieć, normalką, bo to nie jest, my się z tym nie identyfikujemy. Dla mnie podstawowym problemem, to tym, którym ja na co dzień widzę, to jest brak identyfikacji, totalny brak identyfikacji. I to jest problem, moim zdaniem. Co pani sądzi o iście salomonowym wyroku, jaki wydał Trybunał Konstytucyjny w sprawie czystych rąk? Urzędnik może być członkiem Rady Nadzorczej Spółki Skarbu Państwa, ale nie może pobierać z tego tytułu wynagrodzeń. No to tylko mogę powtórzyć pani zdanie, że to jest bardzo salomonowe wyjście, niesłychanie nieuczciwe ale w moim przekonaniu. Co pani sądzi? Co powinno no ja sądzę, się stać? Oni muszą zwrócić wynagrodzenia? Nie, wie pani, ja sądzę jak najgorzej. Oni oczywiście będą musieli zwracać swoje wynagrodzenia. Są to w ogóle śmieszne sumy w porównaniu z prawdopodobnie korzyściami, jakie mogą czerpać z bycia w tych radach nadzorczych, dlatego że to nie jest kwestia również tego, że oni dostają lub nie dostają pieniędzy, ale to są różne układy, możliwości załatwiania różnych spraw i tak dalej, które też są niesłychanie wymierne. W ogóle połączenie
tych funkcji naraz jest po prostu, w moim przekonaniu, po prostu niedopuszczalne. To w ogóle nie powinno mieć w żadnym razie miejsca. Myśmy nie powinni tego dzielić, nie powinno za każdym razem się takich rozważań prowadzić w ogóle. Ktoś, kto jest, ma jakieś publiczne stanowisko, to ani ona, ani jego żona, ani jego dzieci, nie wiem tam ktoś tam, nie powinno w ogóle wykluczone, żeby rada nadzorcza tutaj wchodziła w rachubę.